Ksiądz prałat Stanisław Pałka, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja w Rożnowicach. Ksiądz prałat Stanisław Pałka jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja w Rożnowicach od 1997 roku. Znajduje się tutaj drewniany zabytek, który jest jednym z obiektów szlaku architektury drewnianej. Zbudowany w XVIII wieku kościół stanowi jeden z najwybitniejszych przykładów zastosowania form barokowych w drewnianej architekturze sakralnej. Kościół spłonął w 1992 roku. Pożar strawił doszczętnie wieżę, natomiast w kościele zachowały się ściany i wnętrze. Ksiądz proboszcz aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków finansowych w celu poprawy stanu zabytkowego kościoła. Współpracuje z Urzędem Miejskim w Bieczu, zarówno w kwestiach związanych z inwestycjami, jak i działaniami promocyjnymi, które prowadzone są na rzecz kościoła. Dzięki prowadzonej współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, kościół jest udostępniony do zwiedzania z przewodnikiem, wzbogacając ofertę turystyczną gminy Biecz. Ksiądz prałat Stanisław Pałka jest osobą niezwykle życzliwą i otwartą na wszelkie inicjatywy. Swoim działaniem dąży do tego, aby zabytek, nieco zapomniany, powrócił do dawnej świetności i stał się wizytówką parafii oraz punktem na trasie turystów. Ksiądz prałat jest w naszej parafii od ponad 30 lat. Od 1985 roku pełnił funkcję jako wikariusz, a od 1997 roku jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Rożnowicach. Na szczególną uwagę w wieloletniej posłudze księdza zasługuje niewątpliwie olbrzymie staranie, jakie poczynił on przy budowie kościoła parafialnego w Rożnowicach oraz ciągła troska i olbrzymi trud, jaki wkłada w odbudowę zabytkowego XVIII-wiecznego kościoła, który spłonął od uderzenia pioruna 4 sierpnia 1992 roku. Kilka lat temu, przy okazji 35-lecia święceń kapłańskich, połączonej z 30-leciem posługi w parafii w Rożnowicach, tygodnik katolicki Niedziela umieścił artykuł zatytułowany „Uśmiechnięty, skromny i rozmodlony”. Właśnie takimi cechami określono księdza prałata Stanisława Pałkę. Ja do tych cech dodałbym bez wahania: zaradny gospodarz i dobry człowiek.